Maśki, tu Wałczyn RPS i dzisiaj jestem z Florą, czyli ArtRPS. I link witam, w opisie! I witam was w kolejnym odcinku Brzoskwinki. No jak wiecie, od czego zaczynamy, także nie muszę mówić, od pytanek oczywiście. Pierwsze pytanko, co zachęciło cię do oglądania anime? Nie wiem, ja zawsze lubiłam anime i po prostu... nie wiem, jakoś tak... Ja nie odpowiem na to pytanie, bo nie oglądam anime. Ale obejrzałam jedno, Tokyo Ghoul. I w sumie to właśnie Karina mnie zachęciła. Ale tylko jedno. Pytanie drugie, twoje ulubione anime? O matko. Powiedziałabym, że Beastars, ale nie wiem teraz już w sumie sama. Jest tak dużo fajnych anime, że ciężko jest wybrać jedno? No ja Tokyo Ghoul, bo to jedyne, które oglądałam. Nie znasz fajnych, na przykład Kimi no Nawa, to jest dobre anime. No bo według mnie anime jest nudne i jakoś tak nie chcę mi się go oglądać. O wiele bardziej wolę seriale z Netflixa na przykład. Czym montujesz? Montuję... Co? W sensie montuję w Kinemasterze, tak. Kinemaster Pro i w ogóle te sprawy takie, no. Ja montowałam w Kinemasterze, ale zmieniłam telefon, więc jestem zmuszona montować w Videostar, ale nie przyzwyczaiłam się do niej jeszcze. Do niej, bo to aplikacja. I nie wiem, strasznie nie podoba mi się ta aplikacja, ale może to dlatego, że po prostu nie umiem z niej korzystać, ale oddałabym wszystko, żeby móc teraz kupić sobie po prostu Kinemastera bez znaku wodnego. Dalej, ulubiona postać z anime. Jak się nazywa główny bohater w Tokyo Ghoul? O, Kaneki! Pamiętam jeszcze. No jak Kaneki to pizda. Ja tam nie wiem, Kakashi, Legoshi, Levi. Jeszcze Shizumi? Nie, jak ona się tam nazywa? Suzumajuzo! On! Jezu, weź! Suzumajuzo! No bo ona wygląda jak baba i ja on. Przez... On! On! I ja przez kilka odcinków myślałam, że to faktycznie jest dziewczyna. Szkoda, że nie jest dziewczyną, pasowałaby na dziewczynę bardziej, ale... Pasowałoby, nieważne. No więc tak, ja tam lubię dużo postaci. Kakashi, Legoshi, Levi, nie wiem, co jeszcze. Yuno, Ryuk. Nie wiem, dużo jest ich. Chodzisz do szkoły, to jak ludzie reagują na to, że nagrywasz? Nie wiedzą o tym. W sensie, nie wiedzą o tym. Tak, u mnie też nikt nie wie, bo w sumie to bez sensu, w sensie, hej, nagrywam na YouTubie, to nie, to by się źle skończyło. Ja już przerabiałam to dwa razy, także ja nie chcę się... W sensie, no przerabiałam to, bo miałam mnóstwo tych kanałów, sporo się dowiedziało i no... Beka, chuj. Tak, bardzo śmieszne. To moja rodzina o tym nie wie. Chociaż, nie wiem, może się domyślają, ale nigdy nie powiedziałam. Musisz teraz rzucać kartki, kiedy ja mówię. Przestań. Ulubiona piosenka. Nie wiem. Ja mam bardzo dużo ulubionych piosenek i w sumie to one mi się zmieniają bardzo często, ale u mnie na kanale jest playlista, czego słucham, więc gdyby komuś się nudziło, to... Ja z tych normalnych. Ale wiecie, na początku jest taka dziwna piosenka, która brzmi trochę jak Hymn do Lucyfera, ale nie zrażajcie się tym, bo pod spodem jest mnóstwo słodkich aesthetic pioseneczek i tak. Ja nie wiem, ja tam wszystko słucham, ale lubię w sumie jedną piosenkę bardzo, na przykład z Demon Slayer, taka słynna piosenka Opening, albo na przykład Opening, nie pamiętam z którego sezonu, ale Bluebeard z Naruto, tak. Polecam. Ulubiona gra? The Sims 4, Movistar Planet, Doki Doki Literatury Club. Nie polecam tej gry, naprawdę nie grajcie w nią. Nie wiem, o jaką chodzi. Ale... To dobrze, że nie wiesz, co to jest Doki Doki Literatury. Nieważne. Ale ja ogólnie kiedyś bardzo, bardzo lubiłam Movistar Planet i mamę wydałam na nie mnóstwo pieniędzy. Też wydałam na Movistar Planet bardzo dużo pieniędzy. Ja na Momio i na Movistar Planet wydałam naprawdę bardzo dużo pieniędzy, ale już średnio w to gram.
Czasem sobie tam zainstaluję z sentymentu, myślę, że wrócę, ale jakoś nudzi mnie ta gra ostatnio, szybko. No a teraz to bardzo Simsy i jeszcze raz Simsy. Tylko czwórka, bo tylko tą część lubię. Jak poznałaś się z Byfyfy? Przez RPS Tuba, po prostu. Tak, i tutaj chodzi o mnie. I... Nie tylko ciebie, o Demeter też. A, no tak. No i... no, więc ja z Demeter i Rose też przez RPS Tuba. Ale tak, czyli to przez Messengera w sumie. No tak, ale się zaczęła od RPS Tuba. No tak. Czemu masz tak mało subów? Skąd ona ma to wiedzieć? W sensie... Ja sądzę, że mam dużo subskrypcji. W sensie 167 osób to jest spora liczba. Ja na przykład uważam, że nie zasługuję na 216. Tyle ile mam teraz na wozie chwili. Nie zasługuję na to. Ja wiem. Jak ludzie chcą mnie oglądać, to sobie oglądają. Znaczy moim marzeniem jest 1000 subów, ale wydaje mi się, że każdego po prostu bera jest. No nie udawajmy, że subskrypcje nie są ważne, bo... No bo są ważne, bardzo motywują i gdybym nie miała na przykład tylu subskrypcji, na przykład miałabym, nie wiem, 50 subskrypcji nadal od czasu, kiedy nagrywam, miałabym tylko tyle, to nie wiem, czy bym nagrywała dalej, bo nie wiem, czy widziałabym w tym sens, bo jeśli ludziom nie podoba się to, co robię i nie subskrybują mojego kanału, nie wiem, czy jest sens to robić dalej, na przykład. Ja to nie wiem, ja bym robiła nawet, jakbym miała 5 subów, także... No, mamy różne poglądy. Wyszłam teraz na straszną egoistkę i no, patrząc tylko na subskrypcję. Fajnie, dzięki. No co ja mam ci powiedzieć? Punkt drugi, anime tygodnia. Anime tygodnia to takie walentynkowe, bo w ogóle to jest walentynkowy odcinek Brzusk Fingy, tylko że zapomniałam dać jakichkolwiek elementów walentynkowych. Nieważne, standardowo zapominam o dekoracjach świątecznych, także no. Więc tak. Anime tygodnia to A Day Before Us 2, to jest takie krótkie anime, ma chyba 6 odcinków po 5 minut. No jest nawet słodkie, nic tam nie mówią, także jest urocze i takie walentynkowe. Chcesz coś dodać? Nie oglądałam. Ja mogę dać serial Netflixa. Okej, dalej. Przejdźmy do jedzenia tygodnia. Jedzeniem tygodnia są lizaki walentynkowe, to takie słodkie, niedobre... No w sumie, w sensie niektóre są dobre, ale większość tych czerwonych walentynkowych lizaków jest też niesłodka, ale są jedzeniem tygodnia, bo jutro są walentynki. Chcesz coś dodać? Nie wiem, w sensie nie ma jakie lizaki ci chodzi. No te serca takie. No tak, ale te serca to są już z różnych firm i różnie smakują, to nie wiem. No. Wiem, ale są słodkie. Ja ich nigdy nie kupuję ani nie dostaję, więc nie wiem, czy może dwa razy w życiu je jadłam. Nie. Ja w ogóle nie jem lizaków zbytnio, w ogóle cukierki. Albo żelki. 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 O Boże, żelki. A, żelki. Cosplay tygodnia. Cosplayem tygodnia jest cosplay czterech postaci z Doki Doki Literature Club. Stwierdziłam, że jadam, bo to jest taka bardzo słodka gra, która tak bardzo się wpasowuje w klimat miłości. Ulubieńcem tygodnia jest, domyślasz się? Flora! Artel PS! No, powiedzmy. Tak naprawdę to jest mój prezent zaręczny. A, no tak. Kurna. To jest... O, to jest ten kawałek. Stop. To jest kamyk, który Tarna dostała ode mnie. Bo wiecie, pingwiny zaręczają się, dając sobie kamyk. No więc tak, to jest mój kamyk. Czekaj, pobiegnę po mój kamyk. A to jest kamyk od Karoliny. To my się tak oświadczyłyśmy jak pingwiny i daliśmy sobie kamyki. Macie zaproszenie na ślub. Przyszedł czas na wyzwanie tygodnia. Wyzwaniem tygodnia jest to, abym zaśpiewała fragment ulubionej piosenki. Zatkajcie uszy. Ja mam tajemnicę swą, domy my podwodna woń. Podmorska to. Ale coś okropna. No co, myślałaś, że ci pocałuję? To by było jeszcze gorsze. No właśnie. Możesz tu iść? Nie.
Ma bardzo długie rzęsy, bardzo piękne oczy. Coś takiego w sobie, że nikt nie przeoczy. Jak Greta po trawniku z głową uniesioną, tu mnie roztacza wokół siebie aury, której nikt nie umie odczytać do końca, zrozumieć choćby chciał. Bo przecież trzeba umieć pojąć coś tak dostojnego, niczym francuski film. Pozwól, że przedstawię ci Jacqueline. Mam nadzieję, że nie ogłuchliście, bo nie mam zamiaru płacić za uchologa. Co? Po prostu skończmy tą brzoskwinkę. Na razie. Kocham nas. Matane!